Hej, dzisiaj przygotuję paszteciki z pieczarkami i kukurydzą w sam raz na święta Bożego Narodzenia. Będą to paszteciki drożdżowe, a więc zaczynamy od przygotowania roszczynu z drożdży. 40 g drożdży włożyłam do miseczki. Dodaję 2 łyżki cukru. Trochę mleka. Trochę mąki, aby zagęścić roszczyn. I rozcieramy drożdże. Taki wymieszany roszczyn zostawiamy w ciepłym miejscu, aby drożdże wyrosły. Musi być pełna miseczka. Następnie rozpuszczam 2 łyżki masła. Rozpuszczam, gotując na niewielkim ogniu. Rozpuszczone masło musi trochę ostygnąć. Gdy drożdże wyrosły, wyrabiamy ciasto. W misce mam już mąkę. I dodaję drożdże. Mleko. I 2 jajka. I przez chwilę zarabiamy ciasto. Gdy te składniki się połączą, dodamy rozpuszczone masło. I tak jak mówiłam, dodaję rozpuszczone masło. I teraz już wyrabiamy ciasto do końca, aż powstanie taka kula. I teraz zagniecione ciasto nakrywamy ściereczką. I odstawiamy w ciepłe miejsce, aby podwoiło swoją objętość. Pieczarki już wcześniej pokroiłam i teraz podsmażam je z cebulką. Pod koniec dodaję pół puszki kukurydzy. Oraz garść posiekanej natki pietruszki. I jeszcze kilka minut wszystko razem smażę. Potrzebujemy 100 g żółtego sera, tartego. Ja ten ser posiekam za pomocą rozdrabniacza. Sekund i gotowe. Do usmażonego farszu dodaję starty żółty ser. Doprawiam solą i pieprzem. I teraz biorę się za ciasto. Zobaczcie, jak ciasto pięknie wyrosło. Teraz opruszę stolnicę mąką. I wyjmę ciasto.
podzielę je na dwie części, aby było mi łatwiej rozwałkować. I rozwałkowujemy na prostokąt. Teraz odcinam boki, aby powstał mi ładny prostokąt. I teraz ten mój prostokąt kroję na kwadraciki. Na każdy kwadracik nakładam łyżeczkę farszu. I zlepiam w trójkąt. Ważne jest, aby dobrze zlepić boki. I lekko zduszam, aby rozprowadzić farsz po całym paszteciku. Gotowe paszteciki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. I tak samo postępuję z drugą częścią ciasta. Rozwałkowuję na prostokąt, a potem ten prostokąt tnę na kwadraty. Na każdy kwadracik nakładam łyżeczkę farszu i zlepiam w trójkąt. Przed pieczeniem smaruję paszteciki jajkiem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym na 180 stopni przez około 25 minut.